Pani Małgorzato, no niezwykle wzruszający i piękny występ. Jak się Pani czuła na parkiecie? Świetnie się czułam, bo to jest bardzo takie twórcze, to jest fajna zabawa. Ja się dobrze bawię na parkiecie z Kamilem, ale jest to też bardzo ciężka praca tak naprawdę, bo my dużo bardzo czasu poświęcamy treningom, zajęciom, bo człowiek tego nie umie i trzeba się tych kroków nauczyć, żeby to potem robiło wrażenie lekkości. To nie jest takie proste. Czyli nie żałuje Pani udziału, no bo były podziękowania dla córki. No było też trochę wątpliwości. Pamiętam, jak rozmawiałyśmy na ramówce dzisiaj na parkiecie, po prostu Pani płynęła. Te wątpliwości cały czas są, bo nie wiem, jak sobie poradzę z następnym tańcem. Ale jestem dobrej myśli i no, trzeba to wypracować. Przede wszystkim poprawiłam postawę. Chodzę wyprostowana z głową do góry. To jest taki pierwszy krok do zmian. Wspomniała też Pani na początku w filmiku, że teraz jest taki czas dla Pani, że wchodzi Pani w ten 60. rok życia, skupiając się na sobie, no i że te ostatnie lata nie były proste. No wszystko Pani powiedziała, to prawda. Czyli teraz? A teraz z Kamila tu mamy. Chodź Kamil. Zapraszamy. Chodź. Cześć, dzień dobry, witam Państwa. Jak Wam mijają treningi? My się na pewno na któryś wybierzemy. Zapraszamy. Treningi wychodzą nam bardzo fajnie. No dzisiaj też próba generalna wyszła nam no kapitalnie. Ten nasz taniec teraz w odcinku był troszeczkę słabszy. No ale nic, to dla mnie... Przecież powiedziałeś, że było super. To dla mnie debiut, dla Małgosi też debiut na parkiecie Tańca z Gwiazdami. Wracamy jutro do roboty. Słuchajcie, przyzwyczaiłam się przede wszystkim do tej sukienki, która mnie kosztowała bardzo dużo nerwów, prawda? Bo chodziłam i śpiewałam, ulepimy dziś bałwana, że wiesz, z bajki Królewna. Także złapałam dystans do kostiumu i do wielu, wielu innych rzeczy również. A kto Panią dzisiaj wspierał na widowni? Dzisiaj były moje córki. Była Julka, Marcelina, Asia Jarmołowicz i Kasia. O Jezu, to taki babski team. Tak. Ja widziałam, że Antek też oglądał i wrzucał na swój Instagram, żeby głosować na mamę. Ja nie wiem, tak? Nic nie wiem na ten temat. I właśnie tak mnie zastanawia, czy na przykład jak oglądają Panią bliskie osoby, to generuje to większy stres? Nie, jestem już do tego przyzwyczajona przez całe życie. Super, to w takim razie co? No trzymamy kciuki, żeby kryształowa kula powędrowała w Wasze ręce. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. A jak nie powędruje, to sobie sami kupimy, co nie? Tak jest. Zawsze jest to jakieś rozwiązanie. Dziękuję za rozmowę. Dziękujemy. Pozdrawiamy serdecznie.